PKN Orlen w ubiegłym roku osiągnął rekordowe wydobycie własnego gazu, poinformował członek zarządu spółki Robert Perkowski. Zapowiedział też, że w tym roku Baltic Pipe może przetłoczyć 6,5 miliarda metrów sześciennych gazu. PKN Orlen ma ponad 100 koncesji na norweskim szelfie kontynentalnym, korzysta z nich i podwaja wydobycie własne, o czym w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach mówił członek zarządu do spraw wydobycia Robert Perkowski. Rok uprzedni, 2022, był rekordowym rokiem, jeżeli chodzi tak naprawdę o wydobycie nasze w ogóle. Przypomnę, że wydobyliśmy na norweskim szelfie kontynentalnym z własnego tylko wydobycia ponad 3 miliardy metrów sześciennych, prawie 4 miliardy w kraju, tam jeszcze jakieś to była no, 7, ponad 7 miliardów metrów sześciennych własne wydobycie roku ubiegłego. Nigdy wcześniej nie było takiego wydobycia. PKN Orlen definiuje dywersyfikację i budowanie suwerenności energetycznej nie tylko poprzez nowe kierunki pozyskiwania gazu, ale też poprzez zróżnicowanie technologii. I tak obok gazoportów w Świnoujściu są też interkonektory i gazociąg Baltic Pipe. 6,5 miliarda metrów sześciennych Baltic Pipe w tym roku prawdopodobnie przepchniemy, to też 30%. 30% zapotrzebowania w Polsce. Dominującym kierunkiem importu gazu do Polski jest już obecnie kierunek północ-południe, nie wschód-zachód. Orlen według informacji przekazanych przez członka zarządu Roberta Perkowskiego ma mieć pełny portfel umów w gazie i ropie. Wśród kierunków dostaw przedstawiciel spółki wymienił Zatokę Perską, Morze Śródziemne, Morze Północne, a w przypadku gazu Katar, Stany Zjednoczone czy Trinidad i Tobago.